Napaść Rosji na Ukrainę. Białoruś przyłącza się do Putina i napada na Ukrainę. Rosyjski koncern naftowy Lukoil wzywa do zakończenia wojny. Putin ukrywa się w bunkrze. W życie wchodzą sankcje, które wyłączają m.in. Rosję z systemu SWIFT. Niemcy wyślą sprzęt wojskowy Ukrainie. Rubel spada o ponad 1/3. A NBP udziela pożyczki Bankowi Ukrainy. Informacje na ten temat możecie śledzić na kanale prawda.pl, subskrybując kanał. Na kanale już ponad 20 filmów dotyczących wojny i jej skutków.